Nie udało się awansować, ale trzecie miejsce też można uznać za dobry wynik. W Katowicach zakończyły się kobiece Mistrzostwa Świata w hokeju na lodzie kobiet do lat 18 Dywizji 1B. Polki okazały się słabsze od Francuzek i Dunek. Najbardziej w meczu z Francją momentami było widać dużą różnicę poziomu pomiędzy reprezentacjami. Dlatego trzecie miejsce przyjęto jako wykonanie planu minimum, co ma zaprocentować w przyszłości. Wszystko zależy, jakimi rocznikami dysponujemy w kadrach do lat 18. No, my w tym roku mamy dosyć niezły, tak nam się przynajmniej wydaje, te roczniki. No niewiele brakuje z tymi zespołami, jak widać. No gramy praktycznie na różnicę gola, nie? No bo te ostatnie bramki to dostajemy do pustej, także no to wszystko uczy, to jest doświadczenie oczywiście, no zdobywamy to doświadczenie. Myślę, że kiedyś to zaprocentuje, kiedyś wyjdziemy z tej dywizji i pokażemy, że Polska potrafi też grać w hokeja. Polskie hokeistki w ostatnim meczu mistrzostw pokonały Wielką Brytanię 2-0, zdobywając brązowy medal. Hokej znów pokazał, że na Śląsku wśród tutejszych kibiców ma szczególne miejsce. Z jednej strony możemy to rozpatrywać jako sukces, bo w końcu znaleźliśmy się na podium, ale z drugiej strony jako porażkę, dlatego że mierzyliśmy w tym roku w awans. W ubiegłym roku, kiedy graliśmy po raz pierwszy w tej dywizji, cieszyliśmy się z brązowego medalu, bo liczyliśmy, że będzie bardzo trudno się utrzymać, a tymczasem nasze panie spisały się fenomenalnie. W tym roku w 90% dokładnie ta sama kadra miała chyba większe szanse na to, żeby znaleźć się na pierwszym, czy też drugim nawet miejscu. Ostatecznie tego awansu wywalczyć się nie udało, ale trzecie miejsce no, trzeba przyjąć, powiedzmy sobie, z zadowoleniem, bo byliśmy gorsi od tylko dwóch drużyn, które w przeszłości grały na zapleczu elity. Hokej zawsze na Śląsku miał specjalne miejsce. A jak to wyglądało od strony kibicowskiej? Czy Spodek wypełniał się po brzegi, chociażby jak grała reprezentacja Polski? Czy było zainteresowanie ze strony kibiców właśnie stąd? Jeżeli grały Polki, no to organizatorzy musieli otwierać drugą trybunę, bo pierwotnie planowano, że tylko jedna strona satelity będzie dostępna dla publiczności, ale biało-czerwone przykuwały większą uwagę i trybuny wypełniały się niemal w 100%, ale mogliśmy zaobserwować w Spodku także sympatyków Dunek, sympatyków Francuzek, bardzo wielu przyjechało, może z Australii nieco mniej kibiców, ale także pojedyncze flagi mogliśmy na trybunach zaobserwować, z Chin również. Każda drużyna miała swoich fanów i każda drużyna mogła liczyć na mniejsze bądź większe wsparcie i doping i to jest chyba cenne, a to, że grały 18-letnie niespełna dziewczyny, to też powodowało, że choćby z czystej ciekawości ludzie do Spodka przychodzili. Złoto i awans do dywizji 1A zapewniły sobie Dunki, które na koniec turniejowych zmagań okazały się lepsze od Francuzek. Przed polską kadrą teraz sporo zmian i choć hokej w kobiecym wydaniu nadal przegrywa z męską kadrą, to oby więcej takich mistrzostw w stolicy Śląska.